Kościół w ostatnich latach niezbyt dobrze kojarzy się w Polsce, szczególnie osobom młodym, ale dzisiaj nie będziemy skupiać się na błędach czy na tym, co nie tak idzie w polskim kościele, ale porozmawiamy o tym, czego potrzebują młodzi, jakie są ich oczekiwania i czy w ogóle tradycyjny kościół jest dla nich atrakcyjną opcją. O tym już za chwilę w Którędy do Nieba zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj. Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj często w Którędy do Nieba rozmawiamy o Kościele katolickim, porównujemy doktrynę Kościoła z Biblią, pokazujemy też na te różnice czy na wypaczenia, jakie są w Kościele katolickim. Myślę, że też no, nie ma co do tego wątpliwości, że dzisiaj Kościół katolicki jest w słabej kondycji, widzą też to Polacy, ale my dzisiaj skupimy się na tym, czego Polacy, szczególnie młodzi Polacy, oczekują od Kościoła. Jeśli nie w Kościele, to gdzie będą szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania? Już teraz czekamy na Wasze odpowiedzi na te pytania, a my pokażmy na początek księdza, który udzielił krótkiego wywiadu telewizji Idź Pod Prąd. Okej. Czy mógłby ksiądz powiedzieć cechy dobrego Kościoła? Moim zdaniem cechy dobrego Kościoła to jest przede wszystkim to, że taki Kościół jest z jednej strony otwarty na Pana Boga, bo ludzie potrzebują Pana Boga, choć czasem może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale po drugie jest ludzki, czyli potrafi człowieka zobaczyć w tym, co przeżywa, nie jest oderwany po prostu od rzeczywistości. To jest moim zdaniem takie chyba dwie najważniejsze cechy. A jeżeli ktoś nie może znaleźć takiego kościoła, to gdzie powinien szukać kontaktu z Bogiem, jakiejś relacji? Powiem tak. Wydaje mi się, że warto, zależy też w jakim jest wieku, nie? Bo na przykład jeśli są to młodzi ludzie, no to na przykład takimi dobrymi miejscami są na przykład, albo jakieś takie grupy, na przykład tutaj, nie wiem, przy Kulu jest duszpasterstwo akademickie, czy na przykład są różne wyjazdy reklamowane, organizowane jakieś kolonie, wyjazdy wspólne, albo po prostu adoracja, jakaś modlitwa osobista i tak dalej, gdzie można tego kontaktu z Bogiem szukać i po prostu jakoś w ten sposób, nie, żeby próbować szukać jakichś takich dobrych kontaktów, wkręcić się po prostu, żeby ten dobry obraz Kościoła znaleźć. To była wypowiedź jednego z księży w Lublinie, prawdopodobnie ma częsty kontakt z osobami młodymi, ze studentami. Tutaj rzeczywiście, no, co usłyszeliśmy, że to ma być kościół otwarty na ludzi, który ma umożliwiać kontakt z Bogiem. Co by ty byś odpowiedział na takie cechy? No rzeczywiście, to już jest ksiądz takiego troszeczkę posoborowego ducha, nawet bym powiedział franciszkowego. No to rzeczywiście, no, takie nauczanie dominuje dzięki papieżowi Franciszkowi, czyli taki kościół bliski ludzi, ale tu chciałbym zauważyć, że ksiądz odwołał się najpierw do Boga, co należy pochwalić, że to musi być, cytuję, kościół otwarty na Boga. I teraz pytanie, co to znaczy? I tu niestety już zbyt wiele nie dowiedzieliśmy się. Nawet w tym drugim pytaniu, no, jak już nie w tym tradycyjnym kościele, to gdzie ludzie, szczególnie młodzi, mają szukać Boga? Ksiądz powiedział o formach, powiedział o duszpasterstwie, powiedział o osobistej modlitwie, o jakichś kontaktach, ale zobaczcie. Adoracja, ja nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. No, adoracja to chodzi o takie modlenie się w związku z wiarą, że w opłatku, to jest, że opłatek się przemienia w Jezusa i jeśli się tam w tym tabernakulum, czyli tym miejscu, gdzie się trzyma te już rzekomo przemienione w Jezusa opłatki, czy wystawia się taki krucyfiks tam z tym miejscem na opłatek, tak na ołtarzu i tam wtedy katolicy się modlą, to jest ta adoracja Najświętszego Sakramentu, tak to się nazywa, ale zobaczcie, że
ani razu ksiądz nie odwołał się do Biblii. Nie? To jest symptomatyczne. Powiedział o Bogu, to już się mu chwali, bo nie zawsze księża mówią o Bogu, mówią o Kościele, o świętych, o Marii, o papieżu i tak dalej, a o Bogu no to już tam niewiele. On powiedział, i tu jeszcze raz powtórzę, to jest dobry kierunek, że to musi być Kościół otwarty na Boga, ale już co to znaczy, to nie dowiedzieliśmy się niestety z tej wypowiedzi. No może ksiądz się zachęci i kiedyś nas odwiedzi i więcej podyskutujemy o tym. Myślę, że ta wypowiedź księdza też wpisuje się w taki trend teraz obecny w Kościele katolickim, że jest otwartość na dialog, że księża, biskupi widzą, że coś muszą zrobić, no nie, biskupi żeby... nie widzą. No ale tutaj... Problem właśnie biskupów i to publicyści katolicy... Chociaż są jakby ci biskupi już z tego nowego pokolenia. Z tego, co wiem, to jest kilku. Jest Galbas. Kilku. Tak, to rzeczywiście ten biskup się wybija. Nie możemy go za bardzo chwalić, bo zaraz go zgnoją ci biskupi starego, można powiedzieć, rozdania. No ale powiedzmy biskup Ryś, kardynał już, to tak przynajmniej dwóch można by wymienić takich do pogadania biskupów, którzy coś rozumieją, że złego dzieje się z Kościołem katolickim w Polsce i próbują szukać ratunku. W jaki sposób też nie stracić kontaktu z młodym pokoleniem? W zeszłym roku Katolicka Agencja Informacyjna przygotowała taki raport Kościół w Polsce 2023 i z tego raportu wynika, że młodzież przede wszystkim oczekuje od Kościoła doświadczenia Boga, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i potrzebuje również argumentów za prawdziwością wiary. Generalnie też no, chce tej otwartości księży na rozmowy, czyli nie chce też takiego wykluczenia, chce raczej przygarnięcia, chce się czuć wspólnotą, równouprawnienia można powiedzieć w Kościele katolickim. I ten ksiądz dość mocno zaakcentował ten wspólnotowy charakter Kościoła, szczególnie w tym aspekcie poszukiwania młodych ludzi. Powiedział, no szukajcie wspólnoty, jakiegoś duszpasterstwa. Przypominam, że ta moda na duszpasterstwa to wcale nie trwa w Kościele katolickim tam 500 lat. Byłeś, tak. Zdaje się, w takim duszpasterstwie. Ta moda pojawiła się, moda to może złe słowo, no ten kierunek, o tak, pojawił się w latach 70. i tu ruch oazowy, czyli ksiądz Blachnicki z jednej strony i Joe Łosiak z drugiej strony. Zapraszam was już Wielkanoc na 13. Joe Łosiak będzie tu w naszej telewizji, w naszym kościele i myślę, że trochę więcej powie na ten temat, ale to jest człowiek, który przywiózł jako pierwszy, później zanim przyjechała ponad setka protestanckich misjonarzy, ale protestanckie wzory duszpasterstwa, które ruch oazowy, ksiądz Blachnicki, no w wielkiej otwartości, wtedy też kardynał Wojtyła błogosławił temu, zanim został papieżem. Zostało to przyjęte przez wielu księży i te wspólnoty oazowe tak się bardzo mocno, jak grzyby po deszczu w tej komunistycznej Polsce rozmnożyły i do dzisiaj są tego skutki. Tak, właśnie chciałam też ten wątek poruszyć, że też wśród młodych, co ciekawe, że to nie jest taki jednoznaczny trend, że młodzi się odwracają od Kościoła katolickiego, tylko jakby można powiedzieć, że się polaryzują. Jedni odwracają się, a drudzy wręcz przeciwnie właśnie angażują się w tego rodzaju wspólnoty. Widać to też, no na przykład tutaj zdaje się Dominikanie w Lublinie też takie imprezy po prostu organizują, tańce, także to rzeczywiście też jest widoczne. Próbują niektóre środowiska katolickie, rozumiejąc ten odpływ młodego pokolenia dramatyczny, próbują to jakoś ratować i biorą wzorce protestanckie lub wzorce z popkultury, nie? Te jakieś tańce czy coś to bardziej z popkultury lub z jakichś wspólnot zielonoświątkowych, charyzmatycznych. I oczywiście no, to jest dobre, że przynajmniej zauważają problem i próbują go jakoś rozwiązać. Tylko ja bym chciał jeszcze drążyć ten temat otwartości na Boga lub tak jak wynika z tych badań, że ludzie potrzebują jakiejś autentyczności, nie? Że nie chcą tylko takiego kościoła fasadowego, takiego z jakimiś rytuałami, takim, gdzie przychodzisz jak taki klient do sklepu troszkę, odsiedzisz i wychodzisz, tylko chcą kościoła jako wspólnoty, jako miejsca wsparcia dla siebie, miejsca dialogu, no ale przede wszystkim chcą doświadczyć, tak rozumiem, bo po co mieliby iść do kościoła żywego Boga?
nie? Że po to idą i do kościoła. I też oczekują od księży takiej spójności moralnej, o tym a to mówi. Czekaj, to jest drugi problem, bo tu już wchodzimy w ten poziom ludzki, a pokażmy... ja bym chciał ten poziom tak, boski. Tak, to zanim... Poczekaj, tylko jedno zdanie, jeśli mogę, nie? Że Jezus powiedział o tym właśnie poziomie pionowym, czyli Bóg-człowiek, że w kościele ma być widać Boga, ma być widać prawdziwego Boga, albo można powiedzieć, powinno być widać wierność Jezusowi. Jezus powiedział, że wy jesteście solą ziemi, ale jeśli sól zwietrzeje, utraci ten swój smak, tę odrębność od reszty potrawy, czyli od świata, nie? To na nikomu nic się nie przyda. Czyli taki kościół, który stanie się organizacją charytatywno-terapeutyczną, to jest na nic nikomu niepotrzebny, zostanie odrzucony i podeptany. To mówi Jezus. A z kolei w ostatniej księdze Biblii, jakbyście sobie otworzyli Księgę Apokalipsy, widzimy Jezusa, który ma do oceny 7 kościołów i tylko 2 przechodzą pozytywnie jego test. Oczywiście w każdym tam coś dobrego się dzieje, ale tylko 2 otrzymują pochwałę. W takim razie co jest taką no, głównym zadaniem Kościoła? Istotą tej pochwały, którą Jezus dał, to jest ten Kościół w Filadelfii, czyli miłość braterska. Tu dochodzimy do tego wspólnotowego aspektu. Mówił, pozostałeś wierny mojemu imieniu, nie zaparłeś się mojego imienia i zachowałeś wierność mojemu słowu. Czyli to, co ksiądz powiedział, że Kościół powinien być otwarty na Boga, to trzeba by zdefiniować. I najlepiej odwołać się do definicji Jezusa, bo czyj jest Kościół? No właśnie, no, czyj jest Kościół? Właśnie. Pytanie no, do się, was. Kościół Jezusa, no to lepiej Jezusa spytajmy, czyli zwróćmy się do Jego słowa. I Jezus chce przede wszystkim od Kościoła, żeby był wierny Jemu, i Jego Słowu. Mówisz wierny Bogu, Jego Słowu, ale tak patrząc na realia polskie, to często Kościół, księża są właśnie czy tym pośrednikiem w kontakcie z Bogiem, więc myślę, że często no, Polakom może być trudno ocenić, czy jest wierny, czy nie. Oddajmy głos na chwilę studentom z Lublina. Cechy wymarzonego Kościoła i wracamy za chwilę. Czy mogłabyś mi powiedzieć cechy dobrego Kościoła według ciebie? Cechy dobrego Kościoła? Otwarty dla ludzi na pewno. Przyjazny ludziom, którzy są jemu przeciwni. Taki, no myślę, że to będzie tyle. Takie najważniejsze 2. Na pewno taką dobrą cechą byłoby mówienie wszystkiego. W sensie myślę, że wszystko, co jest zawarte, można powiedzieć w Piśmie Świętym, no żeby nic po prostu nie było pomijane, żeby po prostu ludzie mieli pełny obraz tego, na czym wiara polega, prawda? Odpowiedni Kościół, taki, który ludziom służy. Żeby był szczery w swoich intencjach i szczery w swojej idei, którą głosi. I jaką kolejną taką cechą to byłoby... No uczciwość moim zdaniem. Takie 2 cechy, takie najbardziej, które mi teraz przychodzą na głowę. Ja jestem przeciwnikiem Kościoła. I to bardzo mocnym. Ponieważ nie szanuje mnie, nie szanuje mojej rodziny, ani... Generalnie mało ludzi Kościół szanuje. Ale jeśli już, to przede wszystkim brak wyłudzania pieniędzy, to po pierwsze. Bo uważam, że Kościół nie powinien ani utrzymywać się z pieniędzy państwowych, ani nic tego typu. Tak jak jest w Stanach, czyli utrzymuje się tylko i wyłącznie z pieniędzy ludzi, którzy tam chodzą. Dobry Kościół musi być otwarty na dialog, na pewno musi być dla wszystkich, przede wszystkim musi być dla wszystkich. Każdy musi mieć wstęp do Kościoła. Nie może nikogo lekceważyć. Nawet jeśli ktoś jest dla kogoś gorszy, jeśli jest grzesznikiem, musi mieć wsparcie od Kościoła. Okej, czy znajdujesz taki kościół tutaj w Polsce? Ja myślę, że każdy kościół taki jest. Ja jestem katolikiem, ale myślę, że każdy kościół jest otwarty. Nie powinno się dzielić na gorsze i lepsze. Dziękujemy bardzo za te odpowiedzi. Rzeczywiście, no przynajmniej takie ja mam wrażenie, że młodzi ludzie już nie boją się krytyki Kościoła, że tak podchodzą, można powiedzieć, realistycznie do swoich oczekiwań. I definiują swoje oczekiwania. Nie tak. Są takimi klientami czy chłopami pańszczyźnianymi, którzy przychodzą
do jakiejś feudalnej instytucji hierarchicznej i tam tylko pokornie głowy pochylają, no i to już tam ksiądz i biskupi decydują, co się tam dzieje, tylko że świeccy zaczynają bardzo mocno akcentować swoje potrzeby i oczekiwania. Mówiłeś o tym, że ksiądz nie powiedział o Biblii, ale tutaj jeden ze studentów powiedział, żeby Kościół mówił wszystko, co jest w Biblii. To takie, żeby niczego nie ukrywał. Idealistyczne podejście. No, znaczy, zaczynają się dopominać o prawdę biblijną. To jest, myślę, no, zmiana czasów podobna do tej rewolucji z czasów reformacji, zwanej w Polsce Złotym Wiekiem, gdzie polska szlachta masowo zwróciła się do Pisma Świętego i widziała nadużycia kleru. Widziała je troszeczkę już wcześniej ze swojego doświadczenia, ale teraz widząc, jaki Kościół Jezus zaprojektował i założył, widzieli, że to, co Kościół katolicki 500 lat temu no, sobą reprezentuje, absolutnie nie zgadza się z tym, co Jezus chce od Kościoła. I to był ten pierwszy czas takiego ogromnego poruszenia duchowego w Polsce. A myślę, że obecnie żyjemy w kolejnym takim właśnie czasie, gdzie ludzie zaczynają szukać odpowiedzi nie w wierno poddańczej wierności klerowi. Chcą uczciwości, chcą też tak. Autentyczności. To pokazuje, to też jest zgodne z badaniami, że młodzi Polacy wcale nie odwracają się od wiary czy od wartości, ale być może już zaczynają szukać jej nie tylko w Kościele katolickim. No. O tym za chwilę, ale jeszcze zatrzymajmy się przy tych cechach i też przy potrzebach młodego pokolenia. Niedawno wyszedł raport, to jest protestanckie stowarzyszenie Fala, to było o potrzebach. Jakie są najważniejsze potrzeby młodych ludzi powstałe w wyniku pandemii? Tam jest 7 głównych potrzeb i jedna potrzeba, która zwróciła moją uwagę, jest to potrzeba prowadzenia w budowaniu osobistej i intymnej relacji z Bogiem. Ja akurat rozmawiałam też z twórcami tego raportu i rzeczywiście oni mówili, że w tych rozmowach z młodymi ludźmi to wybrzmiewało, że szczególnie podczas pandemii pojawiła się taka potrzeba, żeby ktoś mnie poprowadził w tej relacji z Bogiem. I myślę, że to też jest takie no, duże wyzwanie, które gdzieś też stoi przed nami. Jak, w jaki sposób też zaspokoić tą potrzebę młodych ludzi? No bo ktoś może powiedzieć, a idź i zacznij czytać Biblię. Ale być może to jest za mało. Jestem trochę zaskoczony takim oczekiwaniem, bo tak jak obserwuję młode pokolenie, to przynajmniej być może na zewnątrz, czy taka poza, to jest poza niezależności, że właśnie nie potrzebuję autorytetu, nie potrzebuję pomocy, nie będzie mi nikt mówił, jak mam żyć, czy co mam robić, jak tam poznawać Boga, jak poznawać Biblię. No a tu z tego badania wynika, że ta potrzeba prowadzenia jednak w tych ludziach jest i to na bardzo wysokim poziomie. Być może rzeczywiście to jest taki pozór troszeczkę niezależności czy zbuntowania, tak naprawdę jest jak zwykle, czyli jak to Jezus spojrzał na ludzi swoich czasów i powiedział, są jak owce bez pasterza. Ale co byś powiedział właśnie na to, czego oczekują młodzi ludzie, właśnie tego traktowania, można powiedzieć, partnerskiego, wrażliwości, żeby też nie był nigdy wykluczany. To się bardzo często powtarza. Czy to są, no jak oceniasz te oczekiwania młodych ludzi co do Kościoła? Czy w ogóle Kościół może spełnić takie oczekiwania? Część tych oczekiwań jest jak najbardziej prawdziwa, autentyczna i zgodna z Biblią. Mianowicie to oczekiwanie podmiotowości w Kościele, a nie żeby człowiek był przestawiany z kąta w kąt. Czyli trzeba traktować ludzi indywidualnie, tak jak Jezus traktuje indywidualnie, bo Jezus nie przychodzi do narodów. Nam się mówi, że tam chrzest polski i to wszyscy zostali tam chrześcijanami. No guzik prawda, chrześcijaninem człowiek się staje przez osobistą decyzję otwarcia drzwi swojego serca Jezusowi. Jezus w Apokalipsie 3:20, możecie sobie sprawdzić, to zresztą jest główne przesłanie ruchu oazowego, przyjęte właśnie z protestanckiego ruchu Campus Crusade for Christ, że Jezus stoi i kołacze do drzwi twojego serca. Apokalipsa 3:20, można sobie zobaczyć, to są słowa Jezusa. Jeśli kto otworzy swoje serce, Jezus mówi, że wchodzi, daje
to, co ma najcenniejszego, czyli przebaczenie grzechów, życie wieczne, i obiecuje, że już będzie na zawsze z tym człowiekiem, nie? Czyli w ten sposób człowiek zostaje chrześcijaninem, czyli ta potrzeba indywidualnego potraktowania zarówno jest przez Jezusa, jak też powinna być przez Jego Kościół bardzo mocno akcentowana, że każdego traktujemy indywidualnie. To zresztą staramy się robić, zapraszamy was czy do rozmów, czy do takich osobistych studiów Biblii krótkich, nie? Że dostaniecie od nas takiego, no, pomocnika, nie wiem, tutora, jak to się tak nazywa, i to możecie... To jest właśnie odnośnie tych potrzeb, że młodzi ludzie szukają tego wsparcia w różnych dziedzinach, czy to jest rozwój osobisty, czy to jest duchowość, także tutaj może rzeczywiście też jakiś stereotyp powstaje, że młodzi ludzie odrzucają wszelką pomoc. Oni chcą tej pomocy, tylko bardziej takiej osobistej. Czyli pierwsza rzecz to jest ten indywidualizm, ale drugie to też partnerstwo, że z tego widać, że jeśli chcą dialogu, to chcą, żeby ich głos się liczył, żeby to nie było, że ex cathedra, czyli Kościół ustala jakiś dogmat i mówi, teraz jest taki tak i macie tak postępować, a kto nie, to, że tak powiem, won. Tylko że młodzi ludzie jeszcze bardziej niż poprzednie pokolenia, ja wychodzę z takiego pokolenia, gdzie jeśli się mówiło, no takie i takie są reguły, albo je przestrzegasz, albo ich nie przestrzegasz, no to mi to pasowało, no wchodzę albo wychodzę, nie? A to młode pokolenie, ono jest takie, bym powiedział, delikatniejsze, nie? I ono... Bardzo boi się też krytyki i nie chce też oceniania, buntuje się przeciwko temu. Dlatego mówię, że tu jest taka ewidentnie potrzeba wejścia w dialog, wejścia w taką partnerską rozmowę i nie tylko przedstawianie, na przykład nawet nauczania Jezusa Chrystusa, ale większy ten aspekt tłumaczenia. Dlaczego na przykład Jezus chce od ciebie tego i tamtego? Albo dlaczego Jezus, czy ogólnie Pismo Święte zakazuje tego czy tamtego? Ale myślę też, że tutaj mówisz też o zakazach, ale ogólnie takie przedstawienie osoby Jezusa, kim jest Jezus, jaki on też był, że właśnie nie był taką osobą nudną, tylko był buntownikiem, walczył z obłudą religijną. Także myślę, że to też jest jakby taka potrzeba pokazania Jezusa, no można powiedzieć, jako takiego superbohatera młodym ludziom, tym właśnie, szczególnie tym młodym ludziom, którzy no nie mają tych autorytetów. Te autorytety im gdzieś upadają. Dlatego ten kościół, powiedzmy, starego typu, rozumiem tylko kościół katolicki, gdzie głównie się coś odprawia, nie? Że ludzie przychodzą, a ksiądz wraz z ministrantami... Jak w teatrze. Tak, jak w teatrze. Nawet jeszcze kiedyś, no, był oddzielony, tak specjalnie, takie tralki, taka jakby bariera, tak na wzór świątyni żydowskiej, że był oddzielony od tego zwykłego ludu i tam odczynił dla nich albo odprawił, że ta wersja spotkań kościelnych odchodzi już do lamusa, że młodzi ludzie nie widzą takiego sensu uczestnictwa biernego w pokazie jakimś tylko, nie? Tylko chcą jakiejś interakcji, chcą po pierwsze wspólnoty, jeśli chodzi już o ten czynnik ludzki, chcą partnerskiego traktowania i chcą wysłuchania, czyli interakcji. Myślę, że też coraz bardziej nam się rozjaśnia ten obraz, czego właściwie potrzebują młodzi ludzie od kościoła, ale też takie pytanie do ciebie jako do pastora. Czy to jest tak, że czy pastor, czy kościół powinien dostosowywać się do tych oczekiwań młodych? To od tego zacząłem, odnosząc się do głosu księdza, że na pierwszym miejscu powinna być wierność Bogu i Jego Słowu. Czyli jeśli kościół to straci, wierność Jezusowi i Jego Słowu, to jest po prostu już do wyrzucenia. I teraz wszystkie inne zabiegi, czy zrobimy dyskotekę w kościele, czy striptease, czy nie wiem, studium Biblii, no co już wymyślimy, jeśli nie będzie Kościół wierny Jezusowi, to jest do wyrzucenia, nie? Czyli to musi jasno wybrzmieć, że są elementy niezmienne w Kościele. I to tym najbardziej podstawowym, niezmiennym elementem jest głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie w imieniu Jezus, w osobie Jezusa Chrystusa. Nie w świętych, nie w Kościele, nie w Maryi, nie we wszystkich religiach, tylko i wyłącznie w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego jest to największe święto chrześcijańskie, zmartwychwstanie, bo tylko Jezus zmartwychwstał.
Budda nie zmartwychwstał, Mahomet nie zmartwychwstał, Jezus zmartwychwstał i to zostało potwierdzone. W Biblii możemy zobaczyć, jeśli chcecie to zgłębić, ten opis i krytykę zmartwychwstania, bo wielu próbowało zmartwychwstanie obalić, to mogę wam wysłać tu za chwilę nawet tak, piszcie po programie teraz książkę, na czacie albo gdzie na maila. Sceptyk, który studiował prawo i chciał obalić na podstawie zapisków biblijnych, pokazać, że zmartwychwstanie to fikcja, że tam na przykład uczniowie wykradli ciało albo jakieś takie inne pomysły, albo że tam Jezus nie umarł, tylko trochę zasłabł i tam później wyskoczył z grobu, odwalił kamień, nie? Paruset kilogramowy i tak wyskoczył jak ten, no, jakiś bohater kreskówki. Także wyślemy wam książkę w PDF-ie Zmartwychwstanie, a już niebawem będzie wersja audio. Audio, tak, to na święta. Mam nadzieję, też za tydzień więcej o tym porozmawiamy. Piszcie, jeśli chcecie darmowy PDF tej książki, kontakt @megakościół.pl, ale też polecam wam film Sprawa Chrystusa. To co prawda nie student prawa, ale dziennikarz śledczy tak. Również postanowił udowodnić, Chicago. Że nie było zmartwychwstania. No, bardzo czyli ciekawa historia. Najważniejsza rzecz, żeby Kościół pozostał wierny Jezusowi, bo jeśli ludzie szukają żywego Boga, to my, jeśli porzucimy wierność Chrystusowi, a w to miejsce będą tylko rytuały, zabawy czy dobrze spędzony czas, to ludzie się rozczarują, bo nie będzie w nim prawdy, nie będzie w nim żywego Boga. Nie? To, żeby jasno wybrzmiało, że niezależnie w jakiej epoce żyjemy, czy to Kościół dla starych ludzi, czy dla młodych ludzi, to on ma być wierny Jezusowi i wskazywać na zbawienie tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Nie w sakramentach, nie w obrzędach, nie w jakichś tam dobrych uczynkach filozofii czy innych religiach. Jeszcze tak pomyślałam o tych potrzebach młodych ludzi, właśnie tego indywidualnego kontaktu, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, kiedy zaczniemy czytać Ewangelię, zobaczymy, jak Jezus rozmawiał z ludźmi. Myślę, że to jest właśnie tak, też trafienie teraz w potrzeby. A teraz przechodzimy do formy. Czyli najpierw mówiłem o istocie misji Kościoła, a teraz w jakich formach Kościół realizuje to duszpasterstwo, można powiedzieć. I to rzeczywiście jest zależność od kultury. Jezus inaczej rozmawiał z faryzeuszami, inaczej rozmawiał z poganami, inaczej rozmawiał z kobietą, samarytanką i tak dalej, i tak dalej. Potem... Szczególnie, kiedy mówimy o młodych ludziach, gdzie jednak ta komunikacja przez internet już wypiera tą komunikację w realu. Potem mamy już jego apostołów, szczególnie apostoła Pawła i bardzo taką już na obcym terenie komunikację cross-kulturową, nie? Kiedy Jezus idzie do Greków, apostoł Paweł idzie do Greków, do Rzymian. Także to można w Biblii, szczególnie w dziejach apostolskich, znaleźć. I my się z tego uczymy, że o ile ta misja Kościoła, to co mówi na temat relacji Bóg-człowiek wiernie Pismu Świętemu, jest niezmienna, to formy docierania, formy tak zwanego nabożeństwa, czy będziemy śpiewać dłużej, krócej, czy na stojąco, czy na siedząco, czy klękniemy, czy z gitarą, czy z organką, czy na tych organach takich wielkich, tam Bach i te sprawy, to jest wszystko zmienne, nie? I musimy tu szukać właśnie takich form kontaktu, jeśli chcemy do młodych ludzi, no to w jaki sposób młodzi ludzie spędzają czas, jakiej muzyki słuchają. Oczywiście nie wszystko weźmiemy, bo nie wszystko, co młodzi ludzie robią, jest dobre, ale to, co się da dobrego wyciągnąć z tego, z obserwacji kultury, to tak jak apostoł Paweł na Areopagu przemawiając, zaczął im cytować ich greckiego filozofa, a nie proroka Ezechiela czy jakiegoś innego. Na pewno, rozumiecie? Jeśli mówimy o młodych ludziach, tutaj też ta potrzeba bliskości i dojmująca ta plaga samotności wśród młodych, to jest... Dlatego z jednej strony będziemy, i to nasz Kościół to robi, pytasz mnie już, jeśli chodzi o działalność pasterską, z jednej strony musimy dać jak najwięcej informacji bardzo łatwo dostępnych i dość krótko, bo wiecie, kiedyś przekaz na YouTubie to był 10 minut, teraz na TikToku ile jest sekund? 30, 20, 15. Ludzie są przebodźcowani. Tych informacji już dociera do nich za dużo. Ale my musimy doprowadzić do tego, czyli dać ludziom takie miejsca, jeśli byście chcieli, no to na przykład na naszej stronie jest spore archiwum, gdzie sami możecie sobie wyszukiwać treści, które was interesują. My musimy dać rzetelną wiedzę
przez internet, nie? No bo to jest dzisiaj oczywiste, że się wyszukuje w internecie. No to i Kościół, i Biblia muszą być obecne i rzeczywiście Polacy na przykład bardzo chętnie korzystają z aplikacji biblijnych. Chyba jesteśmy na pierwszym miejscu. W Europie, tak było kilka lat temu. Jeśli chodzi o Miejsce w świecie. Trzecie miejsce w świecie, pierwsze w Europie. Naród polski ma, jeśli chodzi o instalowanie aplikacji biblijnych na telefonach czy urządzeniach tam mobilnych, nie? Także to dobrze świadczy o naszym narodzie. Możemy się wreszcie czymś pochwalić jako Polacy, że tutaj ten ran w kierunku Biblii jest bardzo duży, ale teraz i to jest dość łatwe, nie? Znaczy, powiedzmy nie tak bardzo. Dziękujemy wam tych za... Tych stron też rzeczywiście też nawet w sądzie. Mówię, dziękujemy wam za pomoc, że podajecie dalej, dziękujemy wam za wsparcie, że umożliwiacie nam funkcjonowanie, ale tu jedna z pań powiedziała, że to tak musi być po amerykańsku, nie? No i dobrze, niech będzie po amerykańsku, czyli każdy płaci za taki kościół, tak, jaki nasza chce. Nasza telewizja też jest, utrzymuje się dzięki waszym naszego wzorem, wpłatom, tak powiem, a tak przy okazji mamy nową możliwość wsparcia nas, kiedy wejdziecie na nasz kanał na YouTube. Tak. Idź pod prąd, możecie nas od razu wesprzeć. I drugi aspekt to jest danie przeżycia. Danie przeżycia zarówno kontaktu z żywym Bogiem, jak też przeżycia wspólnotowego. I to jest trudniejsze. Bo danie informacji, zrobienie dobrych programów, to się da ogarnąć nawet niewielką grupą. Ale teraz, jeśli powiedzmy 15 milionom tych młodszych Polaków mamy dać doświadczenie prawdziwego, żywego Kościoła, to ile wspólnot potrzebujemy? To wiecie, ruch oazowy to mały Miki przy tym, jakie dzisiaj mamy potrzeby pokazania, czy założenia, czy stworzenia w każdej niewielkiej nawet miejscowości żywych wspólnot chrześcijańskich. To w takim razie już za chwilę zapytam cię, czy rzeczywiście teraz jest mądre, żeby myśleć o zakładaniu żywych wspólnot, w sensie takich tradycyjnych kościołów, czy nie lepiej pomyśleć nad inną formą, ale pokażmy drugi fragment naszej sondy, kiedy zapytaliśmy studentów z Lublina, gdzie będą szukać informacji o Bogu, jeśli nie w kościele. Myślę, że zdałabym się na bliskich i ludzi, którzy mnie otaczają. Może oni by mnie potrafili nakierować. W tekstach źródłowych, bardziej jako pracę indywidualną jakąś. Nie mówię, że pójście do kościoła to jest zła droga, ale każdy... Ludzie są słabi i kościół składa się z ludzi. Więc jakby wiara jako taka jak najbardziej i Bóg super opcja. Natomiast kościół i struktura kościoła mi przeszkadza. Szukać Boga, proszę bardzo, Pismo Święte istnieje, można sobie usiąść poczytać. I zinterpretować to po swojemu, tak? No to mi się wydaje, że jak nie Kościół, to bym szukał czegoś w jakichś filozofiach, żeby sobie jakieś wartości dla życia stworzyć po prostu i tak brnąć się z jakimiś wartościami. Ja jestem ateistą, więc nigdzie. Jak już, to na religioznawstwo. Najłatwiej i najbardziej powszechnie to w piśmie, ale też można w kościele, nie wiem, gdziekolwiek tak naprawdę można znaleźć jakiś kontakt z Bogiem, uważam. Jest na przykład taka strona internetowa Szukaj Boga. Z ciekawości zajrzałem, no fajnie. Tylko mam wrażenie, że trochę chyba bardziej w kierunku protestanckim, a mi się to nie podoba, bo jestem katolikiem, ale zawsze w internecie sporo można znaleźć. Szukając Boga to rzeczywiście zdaje się portal stworzony przez protestantów. Że ten sam młody człowiek wcześniej mówił, że wszystkie kościoły są dobre i nie należy tutaj lepszych, gorszych, a zobaczcie, że chwilę później już mówi, że protestanci to mu się nie podobają, bo on jest katolikiem. No. Ale tutaj rzeczywiście te głosy są różnorodne, ale tutaj szczególnie głos jednej studentki zwrócił moją uwagę. Kościół i struktura kościoła mi przeszkadza i właśnie do tego chciałam przejść, o czym też trochę już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że jednak trzeba wziąć pod uwagę, że będzie dużo takich młodych ludzi, którzy już są zniechęceni do żadnych. No. Oni już nie chcą nigdzie chodzić co niedzielę, oni może chcą czegoś innego, ale oni już nie chcą kościoła. No myślę, że to nie chcą kościoła, to bym tak uważał. Oni nie chcą nadużyć kościoła. I instytucji może jakiejś. No takiego, oni nie chcą tych złych skojarzeń, z którymi im się kościół głównie katolicki, ale nie tylko, kojarzy. Dlatego ja bym niespecjalnie się koncentrował na tych jakichś nadużyciach, co zresztą od początku mówisz, że nie w tym kierunku dzisiaj pójdziemy, ale tego, co powinniśmy dawać, jaką formę, w jaki sposób opakować te cenne treści Chrystusa do dzisiejszego pokolenia. I tak jak powiedziałem, internet to jest coś, co cechuje
pokolenie dzisiejsze, no już ja tam powiedzmy na stare lata wszedłem w ten obszar, no a teraz wchodzimy jeszcze w sztuczną inteligencję. To praktycznie tegośmy jeszcze nie przepracowali no właśnie, jako to ona Kościół. Będzie wsparciem. No zobaczymy. Będziemy tu polecamy wam programy Marcina Palimonki, które tego dotyczą i będziemy na pewno cały czas mieli rękę na pulsie, ale no, zatrzymajmy się na tym poziomie internetu. Mówiłem, że powinniśmy dać rzetelną wiedzę wszystkim, ale też my próbujemy robić spotkania Kościoła na żywo, różne, czy studia Biblii, czy używać komunikatorów społecznościowych, żeby się spotkać z kimś z Australii, czy z, powiedzmy z jakiejś wioski pod Chrubieszowem, nie? Gdzie do Lublina, no to jest ponad setka kilometrów, a my możemy się połączyć. Sama jestem w takiej grupie Studium Biblii, że jesteśmy w trzech różnych strefach czasowych, ale tak. Dajemy radę. Dajecie radę, także to jest bardzo fajna, niezwykła. To nasze pokolenie za młodu czegoś takiego nie miało, a my już teraz też czyli to można mamy. Można tworzyć kościół, wspólnotę z ludźmi, niekoniecznie tak już właśnie mówimy terytorialnie, tylko my jesteśmy nieograniczeni. Ten projekt Mega Kościół, gdzie są ludzie i z Australii, i ze Stanów Zjednoczonych, no i z całej Polski. I głównym naszym miejscem spotkania, oczywiście robimy zjazdy, żeby dać to spotkanie twarzą w twarz, wspólny śpiew, wspólna modlitwa, dyskusje tam do świtu i różne takie rzeczy, przerwy kawowe, jak tam mówimy, ale większość naszej pracy to jest przez internet. I to się udaje, choć po czasie, no wszyscy stwierdzają, że no tak naprawdę takie spotkanie w realu no jest jeszcze lepsze. Nie? I o tym teraz myślimy, że drugim etapem dania Polakom dostępu do prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, no to będzie zakładanie tych lokalnych wspólnot. No nie da się od tego uciec. Oczywiście możemy nadrabiać troszeczkę transportem, w takim sensie, że no coraz więcej, dzięki Bogu, mamy autostrad, dróg szybkiego ruchu, czyli przemierzenie tam 50-100 kilometrów już nie jest jakimś takim wyzwaniem dla współczesnego Polaka. W tym sensie do Stanów Zjednoczonych się upodabniamy, bo tam, wiecie, dojazd godzinę do pracy, czyli 60 mil, nie? Nie to, tak to daleko. To jest norma, to nie jest nic niezwykłego. Niekiedy dłużej muszą podróżować i do kościoła też no, pół godziny droga to jest całkiem normalna w tamtych realiach. Także mamy już no, taką możliwość komunikacyjną, że nie musimy w każdej gminie no, tam zakładać wspólnoty, ale myślę, że no, już gdzieś w każdym mieście powiatowym, szczególnie większym, powinniśmy celować. Nie? No, na razie celujemy, żeby w każdym mieście wojewódzkim były duże kościoły. Tu kładę nacisk na duże, bo żeby dać możliwość przeżycia tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, to nie wystarczy grupa 3 czy 5 czy nawet 10-osobowa, nie? Taka grupa Studium Biblii, żeby się móc gdzieś zaangażować, bo o tym nie powiedzieliśmy, że młodzi ludzie dzisiaj, dlaczego, że tak powiem, odchodzą od kościoła, a idą do owsiaka? Tak mówię troszeczkę oni umownie. Chcą się angażować, oni też właśnie. Chcą pomagać innym. Dokładnie. Oni chcą coś robić. Oni nie chcą być tylko biernymi obserwatorami czy biorcami. Nie? Oni chcą, żeby coś od nich zależało. Chcą mieć poczucie sprawczości. Dlatego musimy dać służbę tym ludziom, zaangażowanie, możliwość wymiany ze sobą nawzajem. Ty mi dajesz to, ja ci daję to, tu razem jedziemy i tak dalej. Nie? Dlatego powinniśmy o takim kościele myśleć, który da też, dlatego nie da się zrobić tego ani w bardzo małej grupie, nie da się też tego zrobić tylko przez internet. Musimy budować takie silne centra chrześcijańskie. Mam nadzieję, że Lublin będzie takim wzorcowym centrum chrześcijańskim, gdzie będziemy mieli kilkaset osób, bo tak z badań statystycznych podaje się, że kościół, żeby miał wszystkie możliwe formy aktywności dla każdej grupy wiekowej, musi mieć około 300 członków. Wtedy mówię o kościołach wspólnotowych, a nie parafii, że tam wiecie, iluś tam mieszkańców ma parafia, parę tysięcy, no i tu jest kościół, ksiądz. Nie. Mówię o ludziach, którzy się regularnie ze sobą spotykają, współpracują. Plany są śmiałe. Współpracują. Przy okazji zachęcamy was do kontaktu, szczególnie te osoby no, dzisiaj z Lublina i okolic, tak. Ale tak jak mówiłeś, mamy grupy biblijne w Polsce, na jeszcze w Lublinie całym nie osiągnęliśmy świecie. Tych 300. Możecie teraz pisać do nas, macie maila, macie numer telefonu, jesteśmy też w mediach społecznościowych. Jeszcze w Lublinie nie
osiągnęliśmy tego pułapu. Dopiero jak są zjazdy, no to dochodzimy tam razem z dziećmi to do 300 osób, ale czy w internecie, no to spokojnie możemy gromadzić kilkasetek ludzi, ale tu w Lublinie na stałe mamy gdzieś dopiero około 100 osób, nie? Czyli jeszcze potrzebujemy, żeby osiągnąć ten przynajmniej minimalny poziom, jeszcze sporo pracy przed nami. W tym momencie ci przerwę, bo tutaj mówimy bardziej o działaniu naszego kościoła, naszego projektu, ale na koniec chciałam cię poprosić. Taka jest nasza ambicja, żeby być na czele, żeby być jak lodołamacz, żeby pokazywać pewne wzorce i łamać schematy niemożności, bo do tej pory ja w wielu kościołach słyszałem, że to się nie da, że w Polsce się tego nie da zrobić. Na przykład, no jak telewizję chrześcijańską zrobisz w Polsce, protestancką? Ale jeśli na przykład chodzi o transmitowanie spotkań niedzielnych różnych kościołów protestanckich, to już poszło. To w czasie pandemii już każdy kościół poszło do przodu. Bardzo dobrze, chwała Bogu. W takim razie na koniec, jakie są twoje główne wnioski po tej dzisiejszej rozmowie? Jak odpowiedzieć na te potrzeby młodego pokolenia? Mówiłeś trochę o naszym projekcie, ale może masz takie wnioski, jeśli chodzi o dotarcie do całej Polski? Tutaj dodałbym taką działalność Fundacji Wolne Miejsce. Mikołaj Rykowski, mój przyjaciel, oni poszli, to są też, on jest chrześcijaninem nowonarodzonym, to zresztą można i na naszym kanale świadectwo zobaczyć jego i tak dalej. Oni poszli w działalność charytatywną, ale taką bardzo tak specyficznie ukierunkowaną na ludzi, którzy doświadczają samotności lub są w bardzo jakiejś takiej dramatycznej potrzebie. Tam do Turcji jeździli, oczywiście na granicę, ale normalnie zajmują się tym, żeby wyjść do ludzi samotnych, na przykład organizują czy śniadania wielkanocne, czy wieczerze wigilijne dla ludzi, którzy nie mają bliskich, nie mają rodziny i to na przykład wiem, że w Katowicach to dochodzi nawet do wielu tysięcy, śniadanie dla 5 tysięcy, czy tam myślę, kolacja. Że właśnie ta działalność Fundacji Wolne Miejsce to jest też właśnie odpowiedź na tą i teraz największą potrzebę właśnie samotności. Właśnie dzisiaj współpracujemy, żeby stworzyć coś jeszcze więcej, nie? My tworzymy kościół internetowy, media protestanckie, chrześcijańskie. Oni bardzo prężnie rozwinęli działalność charytatywną i wciągnęli w to wielu młodych ludzi, nie? I teraz ja myślę, jeśli pytasz o takie plany na najbliższą przyszłość, jak połączyć te służby, żeby z tego jeszcze coś większego, nie? Nie tylko dodać, ale żeby z tego zrodziło się jeszcze coś większego i żeby ten wzór można było, że tak powiem, multiplikować w innych miastach Polski, być może nawet tu okolicznych krajów naszego tego Międzymorza, bo tu zawsze Polska dawała pewien wzór duchowy, tak jak i ruch oazowy, dał przecież wzór duchowy. Ksiądz Blachnicki zrobił krucjatę wyzwolenia człowieka dla tych innych narodów też, no i wtedy go zabili. A także, tak jak widzicie, plany są... za wiedzą przynajmniej jednego biskupa. Śmiało, dzisiaj już żyjemy w trochę innych czasach. Inna też jest pozycja Kościoła katolickiego w Polsce. W tym momencie skończymy naszą dyskusję. Znów się dzisiaj rozgadaliśmy. Mieliśmy robić krótsze programy. Czekamy na wasz udział. Nie bardzo nam się udało. Wiesz, jak już ktoś ten program ogląda, to jest zainteresowany i myślę, że tam wytrzyma parę minut dłużej. W tym momencie zachęcam was do pociągnięcia dalej tej dyskusji. Czekamy na wasze komentarze, wasze pomysły i też na wasze zgłoszenia. Jesteśmy otwarci na wasze pomysły, piszcie do nas, dzwońcie, z chęcią odpowiemy i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Porozmawiamy więcej o świętach Wielkiej Nocy. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci za rozmowę. I wam, żeście z nami tyle wytrzymali. Do zobaczenia.